Hola compadres! I witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym raporcie z wojny po Double Exp i LOT evencie zobaczymy sobie, jak wygląda ta cała różnica, jeżeli chodzi o Expa. Pomiędzy oczywiście Bobkiem i Dejairem spojrzymy sobie również na to, co się przez te kilka dni zmieniło i przeanalizujemy sobie wszystkie fakty. Halo, halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, za kilka dni będzie dobiegać już miesiąc, od kiedy zaczęła się ta cała sytuacja na świecie Bona. Szczerze wam powiem, wydawało mi się na początku tej wojny, że będzie to trwać troszkę krócej, że będzie to taki jednorazowy zryw. Jak widać, po miesiącu dalej ciśnięty jest temat, no i my również będziemy go cisnąć. Jeszcze tylko przypomnę dla ludzi, którzy śledzą moje streamy, od 8 czerwca do 12 czerwca nie będzie streamów. 7 czerwca jest ostatni stream w środę. Potem wracamy 13 czerwca we wtorek. Pierwszy raz od praktycznie roku robię sobie taki mały break, delikatny gdzieś tam wyjazd, żeby troszkę czaszkę zresetować. Ale spokojnie, na kanale, na YouTubie będą się pojawiać przez te dni, jak mnie nie będzie na streamach, filmy. Więc przygotowałem jakieś filmy na zapas i mam nadzieję, że przynajmniej w taki sposób będę mógł się odwdzięczyć za to, że nie będzie mnie na streamach. Oczywiście na samym wstępie zapraszam do pozostawienia subskrypcji na kanale, jeżeli chciałbyś być na bieżąco z filmami, które publikuję, oraz siura w górę, jeżeli podobają ci się moje filmy. Dziękuję wszystkim wspierającym za wsparcie i cegiełkę na kanale, a my lecimy z tematem. Ostatnio na streamie u Dejaira mogliśmy zauważyć ciekawy moment. Mam akurat tutaj screena, ale również jest to w formie wideo zarejestrowane, jak dosyć spora część tutaj ludzi zebrała się przy Cytadeli Ferumbrasa. Były jakieś plotki, podrygi, że się ten Ferumbras może zrespić. Nawet ludzie od Bobka polecieli tam, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Koniec końców Ferumbras nie pojawił się, było to fake info, ale niemałe poruszenie zrobiło to na pewno na tibijskim Twitchu. Z drugiej strony zastanawiam się, czy taki Dejair tym swoim 1400 nawet powiedzmy, czy 1500 levelem ma jakiekolwiek szanse wygrać Feru czapkę w momencie, gdy Gorąca czy Bobek mają taką przewagę levelową w postaci no kilkuset leveli, nie? Więc szczerze wam powiem, wydaje mi się, że Dejair raczej nie zagra na nosie polskim graczom, no i tutaj nie zabierze czapki. Z drugiej strony, jeżeli gildie mają odpalonego warmoda, czy jest w ogóle możliwość, żeby zablokować wejście na takiego Ferumbrasa? Tam są jakieś teleporty, coś tego? Jeżeli coś wiecie na ten temat, dajcie znać w komentarzu. Myślę, że najwyższy czas, żeby przejść do liczb, ze względu na to, że mieliśmy teraz Double Exp luta przez cały weekend. No i na pewno możemy zobaczyć tutaj liczby z kosmosu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na ten moment u Bobka. Ma 2354 level i coś czuję, że tutaj expa... Hej! Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma jakiegoś wielkiego wyskoku tego expa. Mamy 244 miliony... 124 tutaj bardzo, mimo 23 godzin i 15 minut online. Wow, to jest najniższy exp, jaki zrobili przez cały miesiąc. A zobaczcie tutaj ciekawostkę. Miesiąc temu równo był też double... Czekaj, to był Tibia.com, czy tutaj był miesiąc temu też double? Od 5 do 8 maja, może uda mi się tutaj pokazać. Od 5 do 8 maja był double exp event. I to wszystko było przed jeszcze wojną na Bonie, ponieważ ona się zaczęła 9. Czyli możemy idealnie sobie porównać, jak wyglądały expy, czyli od 5 to mamy 6, 7, 8. Czyli widzimy, mamy tutaj 539, 651, chociaż tutaj 251. A możemy zobaczyć, jak tutaj wyglądały na tym expie, czyli 244, 257, 124. Także ponad dwa razy mniej wbitego expa na wojennym dublu, można powiedzieć, w porównaniu do wcześniejszego. My ostatnio omawialiśmy do 30 maja expa, no i tutaj również 181 i 194, więc tak, można powiedzieć, w miarę average to się mieści ten expik, a zobaczmy, jak to wygląda u Dejaira, jak u niego to wyglądało przed wojenką, czyli tutaj mamy 6, 357, 353, 219, chociaż tutaj już był koniec, tutaj 219, a jak to zrobił w obecnym dublu? Ja pierniczę. 406 kk,
392 i 488. Jak widzicie, tutaj na level Dejaira zbliża się do 2300 levela, czyli już z Bobkiem i Gorącą będą mieli w sumie tą dwójeczkę i trójeczkę już z przodu. Mogę wam jeszcze na jednej grafice pokazać, jak to wyglądało z perspektywy takiego zdjęcia. Tylko że tutaj jest do trzeciego, tutaj nie ma tego ostatniego dnia, ale możecie zauważyć tutaj najwyższą różnicę expa chyba kiedykolwiek, jeżeli chodzi o ten prawie że miesiąc. Jest to 269 milionów expa różnicy. No można powiedzieć, że tak naprawdę jeden dzień więcej expienia sobie zaoszczędzili. Oczywiście mówimy tutaj o panu z Ameryki Południowej. Dużo osób na streamach i również w komentarzach pod filmami pyta mnie, czy również takie pytania, jakie zadawałem Dejairowi, również wyślę do Bobka. Jestem jak najbardziej za. Również postaram się wymyślić jakieś pytania w głowie, które mogłyby was interesować. Jeżeli jakieś macie swoje pytania, które mogłyby mnie zainspirować, dajcie w komentarzach. Pewnie bardzo śmiało się nimi posłużę. Aczkolwiek z drugiej strony, ostatnio również dostawałem dużo screenów takich i podobnych, jak te teraz możecie zobaczyć. Więc jak mam być z wami szczery, no raczej nie sądzę, żeby cokolwiek takiego doszło do skutku. Aczkolwiek z czystej dziennikarskiej przyzwoitości wyślę zapytanie, a nuż widelec, może się uda. Jeżeli chodzi o sam przebieg wojny, tutaj trzeba przyznać, że sytuacja jest tak naprawdę bez zmian. Ciągle są robione rybki, ciągle jest oklepany i odgrzewany ten sam spocik. Tak naprawdę ekipa do KS-owania również się gdzieś wyrównała i ciągle te same osoby biegają. Chyba obydwie ekipy wypracowały sobie pewien schemat, na którym jadą. Obydwie ekipy pogodziły się z sytuacją, jaka panuje i raczej już status quo będzie zachowywany do końca biegania. Chyba że są jeszcze jakieś asy w rękawie, o których my, szarzy ludzie, nie wiemy. Więc tutaj wklejać jakieś klipy, pokazywać jakieś screeny, czy omawiać poszczególne dni z expienia, wydaje mi się, że nie ma większego sensu, ponieważ sytuacja by wyglądała tak, że co odcinek mówiłbym o tym samym, a staram się doszukiwać gdzieś takich smaczków, żeby ten każdy materiał, który obejrzycie, był jak najbardziej unikatowy. Oczywiście zapraszam na swoje streamy na Twitcha od 10 do 16 bez czwartku codziennie. Bardzo dziękuję wszystkim za wspieranie kanału oraz subskrypcje, które tak licznie przybywają. Z tej strony mówił strojny Max Tibianko. Mówię jak jest. Piwnica Karl.